Zza kulis w Chili Z. Przy mikrofonie Max Ber, witam i zapraszam na następną audycję Zza kulis, a naprzeciwko mnie piękna, uśmiechnięta, radosna Kasia Sokołowska. Dobry wieczór. Dobry wieczór, no piękna, okej, okay, bardzo mi miło, Max. Znamy się od dziecka. Uśmiechnięta, zgadzam się, jesteśmy może w dobrym momencie. Jesteśmy w bardzo dobrym momencie. W Polsce przede wszystkim. Dobry wieczór. Ale też w moim życiu. Dobry wieczór. Radio to zawsze było miejsce też, w którym wolność wybrzmiewała, więc niech dzisiaj wybrzmiewa. Mówię piękna, bo często piękno uzewnętrznia się też z tym, co mamy w środku. Jest lustrzanym odbiciem duszy. Czy to jest bardzo dobry moment w życiu? Tak myślę. Zresztą jak tak patrzę wstecz na swoje życie, na to, co się dzieje wokół, to wydaje mi się, że pewne sumy mają znaczenie i tak naprawdę w pewnym momencie w ogóle przestajemy wartościować i nie dzielimy czegoś na cechy zewnętrzne i wewnętrzne, tylko po prostu myślimy o człowieku jako o całości. Często mówimy piękni ludzie o ludziach, którzy są po prostu niesamowici, charyzmatyczni, dobrzy, mają mocny kręgosłup moralny, to są piękni ludzie. A co panią najbardziej kręci w ludziach? No właśnie chyba to tak naprawdę. Paradoksalnie oczywiście całe życie zajmuję się wyglądem, można powiedzieć, bo no, w świecie mody, czy w świecie reżyserii mody od tego się zaczyna. Casting to jest ten moment, kiedy wybieramy po prostu ludzi do pokazów, modelki, modeli dla projektantów, którzy będą dla projektantów jakby tym przedłużeniem też kolekcji jakby będą znowu pewną całością, która mówi o tym, co oni mają na myśli i generalnie rzecz biorąc pewnie to było taką podstawą tego mojego zawodu. Natomiast doskonale wiemy, że to jest tylko taka półprawda, że też nie o to chodzi. Chodzi o charakter, temperament, o człowieka właśnie. No właśnie, o tego człowieka mi chodzi, a chciałbym wrócić na osi czasu do początku tej małej Kasi, która marzyła chyba dosyć mocno, bo kiedy ma się 7 lat i wchodzi się w szeregi zespołu, który jeździ po całym świecie i jest daleko gdzieś od domu, od rodziny, od koleżanek, które być może wtedy biegają frywolnie po podwórku, to co trzeba mieć w sobie, żeby w takie szeregi wejść? No nie. Pasje, marzenia, słuchaj, chęć pracy. Ja nie sądziłam, że się cofniesz do takiej prehistorii. Raczej myślałam, że cofniemy się do twojego dzieciństwa, kiedy ja już pracowałam zawodowo. Wiesz co, no właśnie, to nie od mody się zaczęło. Zaczęło się po prostu od pasji do muzyki. Znalazłam się we wspaniałym miejscu, we wspaniałym czasie i po prostu spotkałam swoich nauczycieli, potem mentorów. Oni, oczywiście oprócz rodziców, bo to w tym wieku absolutnie przy wsparciu rodziców i przy ich absolutnej pomocy musiało się odbywać, nie inaczej. Ale ci moi nauczyciele i rodzice spowodowali, że po prostu szybko bardzo zauważyłam, co mnie kręci, co powoduje, że się ekscytuję, wzruszam, co mnie cieszy jako dziecko, co mi daje satysfakcję, radość i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to duży skrót, bo oni też ode mnie wymagali dyscypliny, tego mnie też uczyli, porządku, jakiegoś... Po Polsce się zawsze mówi ornung jeszcze no mimo tak, wszystko. Tak, oczywiście, takiego porządku po prostu, bo bez tego pewnie nie w wieku lat 7 no nie udawałoby się żyć, łączyć szkoły i faktycznie życia, które no, było niezwykłe, bo ja pierwszy raz wyjechałam chyba w 3-tygodniową trasę koncertową za granicę, kiedy miałam właśnie 7 czy 8 lat. No i to wymagało no, jakiegoś od wszystkich stron, jakiegoś, nie wiem, hartu ducha i zaufania do siebie nawzajem. Pewnie u mnie jeszcze kompletnie nieuświadomionego, ale po prostu ja chciałam to robić. Cyfry w twoim życiorysie w tym roku wybrzmiewają dosyć mocno. To jest moment ogromnego spełnienia, spokoju, takiego poczucia, że jest się we właściwym miejscu. O to
walczyłaś od najmłodszych lat? Tak, wiesz co, ale to jest też ciekawe. Te cyfry teraz są tak też akcentowane, bo my chyba lubimy szuflady. Wiesz co, tak, i jakby te dyskusje w sumie wywołali ludzie, bo do tej pory się w ogóle nie dyskutowało o moim wieku, natomiast no, w momencie, kiedy zostałam mamą, nagle to się stała sprawa narodowa. I faktycznie nie, żebym się musiała jakkolwiek z tego tłumaczyć, ale no, jakieś akcenty zostały postawione, więc ja też tak jakby idę za tym, bo słucham ludzi i chcę powiedzieć, że wydaje mi się, bo usłyszałam też wiele krytycznych głosów, nie tylko takich zachwytów i tak dalej, że mimo, że mówimy, jesteśmy bardzo otwarci i w trendach jest dojrzałość, nie tylko w modzie, ale w ogóle taka ogólna akceptacja i taki akcent postawiony na to, to w dalszym ciągu mimo wszystko to jest, ludzie dojrzali, ci starsi są tacy trochę faktycznie marginezowani czy poklepywani po plecach, bo ja już się nawet w moim przypadku spotkałam, wiesz, z takimi określeniami, a babcia. Wiesz, to daje do myślenia i człowiek się zastanawia, co takiego się zmieniło, że jeszcze rok temu nikomu by do głowy nie przyszło, nie przyszedł taki zwrot. I to oczywiście, no, zastanawiasz się, o co z tym chodzi i zaczynasz się rozglądać dookoła i faktycznie zdajesz sobie sprawę, że my kobiety, czy również faceci, no też żyjemy tutaj w pewnym określonym środowisku i świecie. Natomiast faktycznie często kobiety czy mężczyźni w naszym wieku już sami sobie jakoś tak, nie wiem, stawiają pewne granice czy ograniczenia. No właśnie, prawda? Czy ty zawsze nie łamiesz konwenansów? Bo jakby wracając do rozmowy tej takiej dotyczącej dzieciństwa, zastanawia mnie, jaką siłę trzeba mieć w sobie, i przejdziemy przez to na pewno do dnia dzisiejszego, jaką siłę trzeba mieć w sobie, by chcieć za wszelką cenę właśnie poznać świat kultury, sztuki, tego takiego tworzenia, kreacji od po prostu podszewki w tak młodym wieku i później rozwijać to cały czas świadomie. Bo czy był moment, w którym Kasia Sokołowska w życiu nie wiedziała, czego chce? Kasia Sokołowska poszukiwała, wiesz, i to poszukiwanie i właśnie odwaga chyba była taką cechą, którą mogłam się zdefiniować. Ja się po prostu nie bałam. Mnie się wydawało, że świat do mnie należy, ale to też zasługa ludzi, którzy byli wokół mnie. Oni po prostu jakby szybko mi uświadomili tak też, gdzie są moje mocne strony. I zaczęłam tą przygodę już potem sama na własny rachunek, ryzykując, bo umówmy się, no, w czasach, kiedy ja zdecydowałam się na pracę w branży mody w wersji reżyserskiej, no to tak naprawdę to był trochę skok na główkę. Trochę istniał teatr, istniał film, moda wtedy chyba w Polsce to... Znaczy wiesz co, nie, no moda przecież, no, mieliśmy historycznie modę polską, mieliśmy Telimenę Łódzką, to było absolutnie wielkie nazwiska w tym świecie. No ale reżyseria pokazów to taka... Ale tak naprawdę, no, mnie chodziło o to nowoczesne uprawianie tego zawodu już nie w jakiejś strukturze, tylko po prostu bycie niezależnym twórcą, który będzie pracował dla innych twórców. To było moje wyzwanie. I ja tutaj, no, ryzykowałam, bo nie wiedziałam, czy ja znajdę po prostu popyt na siebie. Krótko mówiąc, no, nie da się uprawiać jakiegoś zawodu zarobkowo, bo umówmy się, przecież koniec końców, no ja musiałam po prostu z czegoś żyć też, więc faktycznie skoczyłam na główkę, ale to była też taka moja odwaga, która w ogóle przez życie mnie prowadziła. Ja cały czas skaczę na główkę. Teraz tak jakby komentując wszystkie ostatnie wydarzenia z mojego życia, no ciągle jestem jakby na swoim podwórku, robię swoje, kieruję się tymi swoimi wartościami, ale ciągle jednak wchodzę w pewne obszary, które poznaję, w których też ryzykuję, w których chcę się sprawdzić. Ciągle mnie coś nosi. O tym, gdzie... ale to też, wiesz, to też jest znowu odpowiedź na pytanie samej sobie,
że ja po prostu lubię ten stan, jak mnie nosi. I ja pielęgnuję te stany, kiedy mnie nosi, bo ja wtedy czuję, że jestem w tym miejscu, w którym powinna być. Że żyję. Każdy ma inne potrzeby. Jednemu jest potrzebny komfort, spokój, bezpieczeństwo. Mnie też. Ale z drugiej strony jest pewna sfera tej kreacji takiej w moim wydaniu, kiedy ja po prostu muszę czuć to drżenie serca. Jak go nie czuję... to idę dalej. Co ci daje wychodzenie ze strefy komfortu? Te wieczne skoki na główkę. Ty jesteś uzależniona od wystrzału kortyzolu? No wiesz co, pewnie byłam i jestem, ale już trochę w innym wydaniu, bo tak wracając do tych czasów, kiedy podjęłam decyzję o byciu reżyserem pokazów mody i jakby świat swój zawodowy zbudowałam wokół tego i pracowałam. No, dalej pracuję, tylko robiłam pokazy w ogromnej ilości faktycznie. Pracowałam dla większości projektantów, domów produkcyjnych, marek i faktycznie robiłam tego bardzo, bardzo dużo. No to zdecydowanie ten pokaz to była ciągła premiera i to był ten ciągły wystrzał tej adrenaliny, kortyzolu i nie wiem czego jeszcze, co powodowało, że się wznosiłam na takie wysokie C. I potem na drugi dzień, no jak to po premierze, taki pewnie spadek tego wszystkiego, czy tych wszystkich substancji, o których mówimy i potem znowu to wznoszenie, to była ciągła taka amplituda. Myślę, że znowu moje cechy powodowały, że ja umiałam to po prostu wytrzymać. Ktoś kiedyś mnie zapytał, dlaczego tak mało ludzi uprawia ten zawód. Ja tak przewrotnie myślę, że może też dlatego, że bardzo trudno jest mieć ciągłą premierę bo w modzie jest inaczej niż w teatrze, niż w filmie. No to ta jest premiera i właściwie koniec, prawda? Ubrania idą do sprzedaży, projektant zaczyna myśleć o kolejnej kolekcji. To jest jakby tylko jeden spektakl. Więc tak jakby ten wyrzut adrenaliny jest gigantyczny, bo ten stres jest po prostu gigantyczny. A kto cię nauczył dyscypliny? Skąd ta dyscyplina? Bo ja doskonale wiem, jak funkcjonuje branża freelancerska, w której jest wystrzał, jest spadek, następnego dnia zastanawiasz się, co dalej, ale żeby obudzić się i mieć w sobie kolejny cel i kolejny przez 25 lat pracy, wymaga to naprawdę albo bardzo konkretnego poukładania swojego życia, albo świadomości. 28 lat pracy już, wiesz jak to szybko leci. Ja nie wiem, też tutaj nie chcę wartościować, każdy ma inaczej. No ja mam jakąś taką samonakręcającą się w sobie sprężynę. I zawsze tak było? Zawsze tak było. Zawsze tak było, mnie nosiło po prostu zawsze i zawsze tak było. A potem już pracowałam na tym poziomie, że już nie miałam czasu się jakby oglądać wstecz. Musiałam, wiesz, byłam bardzo zadaniowa. Potem przyszedł inny problem, który musiałam przepracować, że tych propozycji pracy było tak bardzo dużo i to były tak wspaniałe propozycje. To były propozycje, na które czekałam całe życie. I wiesz, i ja po prostu jak to odmówić, wiesz, jak się jest freelancerem, nie? Bo to jest taka klęska urodzaju i to jest też, jak ktoś mnie pyta o sukces, to jest właśnie ten moment, kiedy możesz powiedzieć, że odnosisz sukces, bo każda twoja praca implikuje kolejną, prawda? To nikt ci nie obiecuje, że tą pracę dostaniesz, po prostu ją masz kolejkę oczekujących i to jest piękny moment, ale też moment, w którym następuje punkt krytyczny, że musisz sobie powiedzieć basta, że żeby dowozić pewną jakość, bo to zawsze była ten mój stempel, to nie możesz robić wszystkiego, nie możesz być wszędzie. I teraz znowu jest odpowiedź na pytanie, Boże, jak to zrobić? Przecież ten projekt możesz tak, ja mogę tego zrobić tak i tak, bo mi się zaraz otwiera ten cały świat taki kreacji i wiesz, i zaczęłam mieć na to już pewną metodę, tak, to było straszne, że ja już w pewnym momencie już się nie spotykałam, jak ktoś mi mówi, słuchaj, mam taki świetny projekt dla ciebie. Ja mówię, sorry, ja już po prostu nie mogę, bo wiedziałam, że jak się spotkam, jak zacznę o tym projekcie słuchać i jak zacznie mi się nakręcać, zaczniemy się nawzajem, nie wiem, z projektantem czy z marką stymulować i nakręcać, to mi się znowu włączy, wiesz, ten mózg i będę miała z tym problem, więc
to jest... To, każdy etap w życiu stawia przed tobą kolejne zadania. Najpierw się martwisz, że tej pracy po prostu nie będzie. Musisz ciągle udowodnić, że jesteś reżyserem, bo to też był ten moment. No wiesz, reżyser to jest w kinie, w teatrze i tak dalej. To czasy, w których ja zaczynałam, teraz to łatwo powiedzieć. Jestem reżyserem eventów, prawda? Ktoś mówi. Ktoś mówi, jestem reżyserem tam czego. No, bo to mówi o pewnej funkcji, prawda, którą, w której musisz pozbierać pewne sprawy i artystyczne, i w pewnym sensie też zarządzić tym projektem. Na tym to polega. I reżyserię można uprawiać na różnych płaszczyznach. Dla mnie ważny jest poziom, na jakim to uprawiasz, bo ktoś może być świetnym reżyserem eventów, bo w każdej dziedzinie można coś zrobić świetnie i po prostu zrobić. Na tym to polega. Więc ja też się musiałam w tamtych czasach jeszcze zmierzyć z tym, z czym już teraz nikt nie ma problemu, że jestem po prostu reżyserem, że taki mam zawód i taką mam odpowiedzialność. Bałaś się kiedyś, że nie dorównasz biegu, czy zawsze wyprzedzałaś peleton z lęku lub chęci właśnie świadomości, że się da radę? Nie wiem, jestem bardzo zadaniowa. Jeżeli podejmowałam pewne wyzwanie, no to już żeby się waliło i paliło, to ta moja odpowiedzialność taka, że muszę dowieść po prostu temat. A przecież w trakcie każdego projektu są naprawdę bardzo różne zwroty akcji. Nikogo koniec końców nie interesuje ani budżet, ani problemy, które się działy po drodze, ani to, z czym się musi zmierzyć projektant, ani to, czego dotyka branża, ani jakieś sprawy losowe, bo też przecież ludzie są tak. Każdy projekt to nie jest tylko ja i projektant, to są dziesiątki ludzi. Umówmy się, że Kasia Sokołowska tu też nie jest tylko reżyser pokazu, tylko praktycznie prawie producent, asysta też projektantów, bo ta twoja rola w wszystkich pokazach, pod którymi się podpisywałaś, no była bardzo multiinstrumentalna. Wiesz co, ja też znałam swoje miejsce w szeregu, ale z drugiej strony, tak jak mówię, no właściwie angażowałam się w każdy fragment procesu, bo takie też miałam zadanie. Takie też miałam zadanie i też chciałam projektantowi dać też pewną gwarancję i taki spokój, no bo umówmy się, to były jego premiery, nie moje. I myślę, że każdy z nich się stresuje też tym momentem samej premiery kolekcji, prawda? I fajnie nie mieć na głowie w pewnym momencie tych wszystkich spraw, które się no, po prostu muszą wydarzyć. A umówmy się, no branża mody jest, jak ktoś nie wie, no te jakby produkcje pokazów są szalenie skondensowane w czasie. Oczywiście długo się pracuje nad koncepcją i tak dalej, no wiadomo, scenariusze, lokacje, spotkania tam i tak dalej, potem castingi, przymiarki, ale potem się to dzieje tu i teraz, to jest często jedna doba, no dwie to już jest luksus i tam już naprawdę nie ma czasu na jakieś dyskusje, no wszyscy muszą wiedzieć jakby gdzie są, po co są i ktoś musi po prostu dyrygować tym projektem, no po prostu. No dobrze, to jakbyś opisała swoje podstawowe takie cechy charakteru, które determinowały od zawsze sukces. Ta dyscyplina, ta liderka, która zawsze parła do przodu. Wiesz co, ja myślę, że to jest taki summa summarum pewien balans pomiędzy kreacją a tymi twardymi takimi, no twardymi, ja miękko zarządzałam, ale tymi takimi cechami, o których się mówi, że są takie twardsze, czyli no nie da się oderwać tej pracy kreatywnej od potem umiejętności zarządzania i ludźmi, i projektem. Po prostu się nie da, no bo można sobie powymyślać, no opowiadać i tak dalej, a potem po prostu tego nie zrealizować. I myślę, że tu jest ten jak tak patrzę znowu, odzierając tak na surowo tą całą pracę z tych wszystkich wzniosłych rzeczy i tak dalej, to jest po prostu właśnie ta umiejętność, ta cecha, która pozwalała mi z jednej strony dogadywać się z projektantem na tych wrażliwych tonach, na takich no, artystycznych, a z drugiej strony po prostu, mówiąc technicznie, kierować często bardzo dużymi ekipami ludzi po prostu technicznie. A robiłaś kiedyś coś wbrew sobie? Wbrew sobie mam na myśli, że projekt na przykład w młodym wieku nie był konkretnie takim, pod którym chciałaś się podpisywać, ale obrabiałaś
załóżmy to w taki sposób, że powstawał z tego bardziej oszlifowany dialog. Nie, chyba byłam zawsze w projektach, które świadomie jakby świadomie je wybierałam. Natomiast oczywiście z drugiej strony zawsze starałam się im nadać swój, no jakieś swoje cechy. No przecież dawno temu jeszcze już robiłam pokazy, ale też często te pokazy były składową jakichś dużych eventów, imprez i tak dalej. I w owych czasach też z agencjami produkcyjnymi zauważyliśmy, że żeby ta całość miała tę jakość, dobrze by było, żebym też jakby zajmowała się tymi pozostałymi częściami, no bo też wiesz, czymże jest nawet najpiękniej zrealizowana rzecz w jakiejś no niefajnej sytuacji. Zresztą często one były, przenikały się technicznie, więc od pewnych decyzji już na etapie produkcji zależało powodzenie i jednej i drugiej. Więc tak jakby no oczywiście też robiłam duże gale, reżyserowałam takie bardzo skomplikowane logistycznie wydarzenia, których moda była częścią, więc no też to mnie wtedy bardzo dużo nauczyło i też mnie nauczyło też, ja zresztą bardzo zawsze miałam dużo, znaczy wiele szacunków dla ludzi na każdym etapie tej pracy i też mnie nauczyło, że trzeba pracować z najlepszymi, nie bać się tego i przede wszystkim nigdy nie brałam zleceń, kiedy ktoś potrzebował tylko mojego nazwiska i nawet chciał za nie suto zapłacić, a nie miał już pieniędzy na to, żeby zatrudnić dobrych modeli, modelki, żeby mieć pieniądze na produkcję, na to, żeby ludzie zjedli, na to, żeby ludzie mieli komfort pracy, żeby był czas na próby. Oto zawsze toczyłam ogromne boje. Sama pisałam harmonogramy na początku produkcyjne, tak żeby tam było miejsce, żeby próba była uwzględniona w takim harmonogramie, żeby był uwzględniony obiad, żeby wszyscy się czuli dobrze. Taka jest prawda. Czy ty uważasz, że polska moda ma szansę dalej rozkwitać, czy idzie ku upadkowi? Bo kiedy obserwuję ją od 10 lat, no to myślę sobie, że im mniej ty zaczęłaś pracować, powiedzmy, z wyboru albo z tego, co się po prostu wydarzyło w twoim życiu, tych pokazów mody też coraz mniej. Wiesz, nie chcę tutaj szukać powodów, dlaczego. Znaczy na pewno powodem jest też sytuacja w Polsce ekonomiczna, ale też sytuacja na świecie, to co się dzieje. Myślę, że moda jest zawsze bardzo narażona na te wszystkie, wiesz, trudne historie, no bo żeby projektanci mogli tworzyć, po prostu no, muszą się utrzymać i też muszą mieć tą swobodę tworzenia, a nie walczyć o przetrwanie. No ja tutaj nie chcę tłumaczyć projektantów, bo to są ich też ich droga. Natomiast no tak bardzo ta sytuacja na świecie i w Polsce rzutuje na to, co się dzieje pewnie w modzie. No to jest ta, wiesz, moda, mimo że jest naszym światem, no ona globalnie, znaczy wiesz, no nie jest pierwszą potrzebą, tak, oczywiście. Po prostu. Patrzę tylko też na to, że na przestrzeni lat powstają projekty typu programy pod tytułem Project Runway, nie utrzymują się, spadają. Są projektanci, którzy próbują bardzo mocno wejść w ten świat, nie są w stanie przebić szklanego sufitu. Są pewne nazwiska, które możemy powiedzieć, że rotują, ale od X lat stanowią ten core. Nie ma młodej siły, która by była w stanie wprowadzić coś nowego, która by była w stanie, albo jest, ale się nie przebija. Pytanie dlaczego? Wiesz co, no ona jest, bo jak się obserwuje konkursy młodych projektantów, ten świat, który jest trochę bardziej hermetyczny, no bo umówmy się. Jest bardzo hermetyczny. Tak jak wiesz, każda branża, no, po prostu nie wszystkich moda nie interesuje. Obracamy się też w pewnym środowisku. Mówię o takiej modzie, która jest sztuką. O talentach, które się pojawiają. Tylko później jest ten moment krytyczny, bo żeby można było o tym mówić, że to jest projektant, który odniósł sukces, no to musi się zderzyć ze światem tu i teraz, światem sprzedaży, po prostu biznesu. Żeby z mody zrobić sukces, no to no, wiadomo, można wygrać konkurs, można wiesz, być tą jasną gwiazdą na firmamencie projektowania ubioru i super, tak? Tylko żeby się świat o tym dowiedział, no to jeszcze jest, no to jest właśnie, no właśnie, no to jest to wyzwanie i to jest dla projektantów. No nie zazdroszczę im, powiem ci szczerze. A jeszcze ciągle nie ma, myślę, na rynku takich, wiesz, patronów, którzy
się tą modą chcą zająć, prawda? Którzy chcą w nią inwestować po prostu. Uważasz w takim razie, że u nas od podstaw nie ma inwestowania w modę, nie ma dobrego marketingu? Czy czego z perspektywy osoby, która jest bizneswoman, również polskiej modzie brakuje najbardziej? Bo były koncepty pod tytułem Polski Fashion Week, spadł. Pokazów coraz mniej. No jednak mimo wszystko nie jesteśmy w Mediolanie, w Paryżu, no ani nie jesteśmy w Londynie. Rynkiem, który rynek mody traktuje jakby biznesowo poważnie, no bo jaki jest cel takiego Fashion Weeku? No przyjeżdżają kupcy, no bo to, że oczywiście przyjeżdża, wiesz, prasa, media i tak dalej, to super, to się w Polsce też działo, bo media zaproszone chętnie przyjadą, są ciekawe, będą ciekawe, co się u nas dzieje. Tylko że to nie na tym pokazie się kończy. Prawda? Nie na tej premierze kolekcji się kończy. Ona jest zrobiona po to, oczywiście, pomijając od couture, to wszystko, co się dzieje, co jakby kreuje ten świat mody, projektanta, na to sobie mogą pozwolić tylko ogromne nazwiska, ogromne domy mody, bo to już jest taki czysty wydatek. Ale tak naprawdę, no, po to się robi te pokazy, po to Fashion Weeki, żeby też przyjechali kupcy, żeby ta kolekcja poszła dalej, żeby się, krótko mówiąc, sprzedała. Więc i tak dalej, i tak dalej. No ciągle nie możemy wyjść z tego tutaj impasu. No to są kwestie ekonomiczne, naturalnie. No. Ale był taki moment w polskiej modzie, pamiętam pokaz Mariusza Przybylskiego, kiedy padało hasło w kuluarach pod tytułem dzisiaj spinamy się jeszcze bardziej, bo są osoby z Włoch, które nas obserwują. Takich momentów w polskiej modzie było w pewnym momencie więcej? Czy Było, oczywiście. Je? Było, tylko też projektant, marka musi być gotowa za chwilę na zatowarowanie, na, wiesz, pełną rozmiarówkę, na i tak dalej, i tak dalej. No to z projektantami musiałbyś porozmawiać. No to znowu jest kwestia skali przede wszystkim. Zobacz, no moda teraz tak naprawdę to jest ta skala. Bo jeżeli nawet ogromny dom mody, bardzo bogaty, robi właśnie kolekcję od couture, czy robi premierę, no wspaniałych rzeczy, naprawdę. No piękne rzeczy dzieją się w modzie cały czas. Ciągle jest ktoś, kto nam coś świeżego, pięknego pokazuje. To jednak sprzedają, no, określone produkty w masie gigantycznej, globalnie, prawda? Więc... Ale jest też zjawisko pozytywne, że Polska się też zmieniła, że Polacy noszą polskie ubrania. Kiedyś, jak zaczynaliśmy, to w ogóle był problem, żeby ktokolwiek docenił tutaj polską modę, polskich projektantów. Trzeba było mieć metkę światową. To był ten w ogóle szczyt szczytów. Pytam z perspektywy tego, że naprawdę był moment, w którym mam wrażenie, Polacy już... chyba przed pandemią byli w takiej sytuacji, w której no, zwracali uwagę. No, pik Roberta, chociażby Kupisza, też był dosyć spory i po jednym czy drugim euro bardzo mocno się to zakorzeniło nawet w pewnego rodzaju kulturze noszenia ubrań. Co ciebie najbardziej kręci od zawsze w modzie? Bo mówisz, że moda to emocje, ale żeby wybrać na studiach aktorskich też z projektowaniem ubioru konkretnie tę działkę, trzeba było albo mieć nosa, albo trzeba było podążać za czymś konkretnym. Za czym? Wiesz co, ja jakby moja historia jest troszkę inna. Ja w pewnym momencie studiowałam, oczywiście wydział aktorski, mówiłam o tym, ale to jakby szybko zaczęłam studiować też reżyserię i jeden z moich profesorów, znając też moją przeszłość i sceniczną, bo ja całe życie spędziłam w kostiumie na scenie i później z kolei na studiach aktorskich, no bardzo dużo miałam wspólnego z fotografami, którzy też szukali, czyli że tak praca powiem. Jako modelka. Wiesz, takiej, no może nie jako modelka, raczej myślę jako obiekt do fotografowania. Ja trochę tak siebie traktowałam. To były takie wspólne artystyczne wyzwania, eksperymenty, projekty. No, na artystycznych uczelniach wiele rzeczy się przenika. Powstają takie kolektywy. Cały czas się to dzieje. Ludzie po prostu trochę ze sobą tak jakby szukają tej możliwości, żeby robić swoje i tak dalej. Więc to się wszystko działo. Ja miałam taką sporą, zawsze świetne relacje z ludźmi, jak i tak dalej, i tak dalej, więc jeden z moich profesorów, jakby widząc to wszystko, co się dzieje, po prostu zaproponował mi rzecz, no nie wiem skąd mu to przyszło, właśnie stąd mu to przyszło do głowy, mówi, słuchaj, studenci projektowania ubioru robią pokaz dyplomowy, musi ktoś to spiąć do kupy, no tam brakuje po prostu reżysera.
ty spróbuj, no, jakby. A mnie zawsze moda kręciła, ja byłam takim kolorowym ptakiem, zawsze jakoś inaczej wyglądałam i tak dalej. I no coś mnie w tej propozycji jakby zaintrygowało. I już jakby przygotowując się do tego projektu, zdałam sobie sprawę, że tam jest wszystko, co mnie kręci w życiu. Bo i muszę wymyślić pewną koncepcję na całość, na jakiś spektakl, który ma swoją dramaturgię, jakieś właśnie akcenty, dynamikę i tak dalej. On musi się zamknąć w jakiejś ramie, ale mogę tam właśnie wyżyć się w dziedzinach, które mnie w ogóle interesują, bo tam jest i kostium, tak? I choreografia, jakiś ruch, rodzaj ruchu scenicznego, i scenografia, jakaś przestrzeń, w której się musimy odnaleźć, pewne decyzje, no takie, no czysto reżyserskie i wiesz, i światło, i budowanie jakiegoś napięcia, jakieś wyobrażenie sobie jakby, co ci ludzie jakby, wiesz, zobaczą po drugiej stronie, jakby co ja im mam do powiedzenia. I to mnie tak zachwyciło, to było jak, wiesz, jakby mi jabłko na głowę spadło i po prostu, no, uznałam, że to jest po prostu jakaś magiczna chwila, naprawdę, autentycznie. Oczywiście to był ten pierwszy impuls, bo potem się musiało jeszcze wiele rzeczy wydarzyć. Ale po prostu poczyniłam odkrycie dla siebie, że nie muszę wybierać, bo ja faktycznie tak szukałam między filmem, teatrem, kochałam pisać. Miałam też taki epizod studiów dziennikarskich. Wiesz, no, strasznie dużo rzeczy mnie kręciło, takich artystycznych, w różnych dziedzinach. I tak się trochę miotałam i media były interesujące i tak dalej, i tak dalej. Więc nagle poczyniłam odkrycie, że w tej formie krótkiej mam te wszystkie składowe, więc Chryste Panie, chyba nie będę musiała wybierać. Ty mówisz często, że trzeba sobie odpowiedzieć. Tak się zaczęło, ale to nie chodziło o ubrania de facto, ale moda też mnie bardzo kręciła, więc jakby to wszystko się dopełniło. No tak, ale mówisz, że trzeba sobie bardzo szybko odpowiedzieć na pytanie, czego się tak naprawdę chce i po prostu za tym podążać. Szybko sobie odpowiedziałaś, ale tak jak wcześniej już wspominaliśmy, to był skok na główkę. Szybko, ale nie szybko, bo pamiętaj, że do tego momentu, miałam wtedy 22 lata, doprowadziło mnie kilkanaście lat takich moich zmagań artystycznych. Oczywiście nie demonizujmy też, wiesz, no, 7- czy 8-letnie dziecko robi pewne rzeczy po prostu, bo jakby automatycznie, prawda? Ale przez te wszystkie lata budowałam tą moją jakąś taką świadomość i potem oczywiście przez studia i to rozwijałam, ale to było, to był efekt, myślę, ja tego wtedy nie analizowałam, bo to po prostu było we mnie, nosiłam to w sobie, ale to był efekt tego mojego całego życia, tak no naprawdę. Tak, to była wynikowa. Wynikowa tego wszystkiego, tak. 22 lata i podjąć decyzję o tym, że biorę z tego, to mnie kręci. Zacznę kreować tak naprawdę popyt na siebie i na nowy trend, bo zobacz, jeżeli ustalamy, że jesteś ty, prasa, różne wywiady dają ci też nagłówki i powiedzmy takie łatki pod tytułem jedyna w branży, co jest prawdą. Jak to się po prostu najzwyczajniej w świecie mogło w tamtym momencie zadziać? Czy ty po prostu pociągnęłaś za sobą też projektantów do tego, by oni tworzyli na szerszą skalę? Wiesz, dałaś co, im odwagę? Ja myślę, że to też było tak, bo to moja droga się zbiegła też z losami projektantów, którzy zaczynali w podobnym czasie i też branża była w tym momencie. Oni się zaczęli rozwijać i zaczęli, bo ja na początku zaczęłam pracę z markami, bo tworzył się ten rynek tak jakby komercyjny, powiedzmy, tak, że powstawały młode marki odzieżowe, które no oczywiście zaczynały mieć swoje działy marketingu i tak dalej. Na początku wszyscy robili właściwie wszystko, ale potem szybko sobie zdali sprawę, że no nie ma specjalistów od wszystkiego, że ktoś nagle musi spinać jakieś no, pokazy mody, wydarzać targi poznańskie na przykład, gdzie wtedy one przeżywały renesans w latach, to była końcówka lat 90. i te 2000 i faktycznie te stoiska marek odzieżowych, które ludzie taranowali, bo wszystko było jakby
prawda? To były te czasy niesamowite i nagle te marki odzieżowe uznały, że one już potrzebują jakby specjalistów takich zewnętrznych, które mogą ich wspomóc w takich artystycznych działaniach, no bo te pokazy ktoś musiał robić. No tak. Te premiery kolekcji, no coś, to, prawda, jakoś te sesje zdjęciowe się musiały odbywać, no jakieś materiały musiały powstawać promocyjne i od tego się zaczęło, ale potem projektanci też zaczęli mieć ten moment, że nagle już nie chcieli się tak strasznie sami angażować w te procesy, musieli się skupić trochę na rozwoju marki, po prostu. I myślę, że widzieli, obserwowali ten rynek tych komercyjnych marek i nagle gdzieś tam no, zaczęłam być widoczna w tym i też zaczęłam dawać im pewien komfort. Nagle Mariusz Przybylski chyba się spotkał ze mną, po prostu zadzwonił, powiedział dzień dobry, umówmy się, spotkajmy się, bo Paprocki-Brzozowski, MMC, no i tak po kolei, właściwie na pewnym etapie właściwie już pracowałam ze wszystkimi, ale też musiałam sobie z nimi zbudować pewną nić porozumienia, zaufania. Nikt nie miał problemu, to było niesamowite i to uważam za mój niezwykły sukces, że nagle, bo wiesz, projektant rodzi dziecko, musi się podzielić z reżyserem, no jednak swoimi pewnymi jakimiś tajemnicami, prawda? Jakimiś szczegółami dotyczącymi swojego warsztatu, to jak tworzy kolekcję, musicie wpuścić do swojego świata. I ja na tyle zbudowałam to zaufanie i takie relacje, że nikt nie miał problemu, że ja pracuję, prawda? Mimo, że pracuję, robię pokazy mody. Nikt nie miał poczucia, że coś powielam, coś powtarzam, prawda, że jednak tworzyliśmy, jakby robiliśmy te, tworzyliśmy pewne światy, różne światy z tymi projektantami, mimo że to ciągle był pokaz mody. I to ja uważałam za mój taki niezwykły sukces. To zaufanie, które potrafiliśmy i te relacje, które potrafiliśmy wspólnie zbudować. I za to jestem im bardzo wdzięczna. A powiedz mi... Nigdy nie usłyszałam, jak zrobisz ze mną, to nie możesz zrobić z kimś. To było niesamowite. Myślę, że stanowiłaś i stanowisz dopełnienie całokształtu, jak to sama też zresztą zauważyłaś, a z perspektywy własnych inspiracji, własnych potrzeb był moment, w którym skoro czuję się cały czas, że jest na ciebie popyt, że konkurencja trochę nie dostaje jak gdyby takich szans, bo ty powiedzmy swoją osobowością, charyzmą i kreacją zaspokajasz powiedzmy potrzeby rynku. Czy był moment jakiegokolwiek wypalenia albo takiego poczucia, że po prostu rozwalam system i nikt mi tutaj nie podskoczy? Wiesz co, ja w ogóle tak... Słuchaj, ja nie miałam czasu w tym czasie, kiedy tak faktycznie intensywnie pracowałam. Przysięgam ci, w ogóle nie miałam czasu tak myśleć. Ale traktujesz to jako przywilej? Czy myślisz, że to było wszystko okiełznane po prostu tym, że miałaś takie wszystkie cechy osobowości i wkładałaś w to tyle serca, że po prostu nikt nie chciał stworzyć innej Kasi Sokołowskiej, która by mogła stanowić zagrożenie? Znaczy ja dowoziłam temat i to jest tak, że jak ktoś, komuś dowozisz temat, to projektant miał po prostu komfort. Ja do tej pory mam, wiesz, to są trudne momenty, bo pracujemy na relacjach i tak dalej i wiesz, bardzo jest trudno powiedzieć projektantowi, z którymi pracujesz wiele lat, słuchaj, no nie zrobię tego teraz, musisz zrozumieć, całe życie, 28 lat robiłam, ale no każdy ma swój jakiś etap, teraz mam taki etap, jaki mam, macierzyństwo, które też, umówmy się, podejmujemy trudne decyzje życiowo. Ja 28 lat koncentrowałam się praktycznie wyłącznie na pracy. Jak to jest przejść z bycia, no myślę, że zaryzykuję słowo, no bycie pracoholiczką w pewnym momencie sama stwierdzasz, że istniało w jakimś twoim życiu, kiedy się jest non-stop w pracy, no to tak trochę to wygląda. I jak to jest przestawić się po prostu z trybu pełen gaz na samoświadomość i spokój? Ja jestem cały czas w pełnym gazie. Na pełnym gazie. Nie, pełnym gazem. Tylko po prostu nie jestem dostępna do, wiesz... Zmieniłaś branżę. Nie zmieniłam branży. Jestem cały czas też w tej branży. Mam kilka branż, w których się poruszam, jakby ale w tej samej roli. Natomiast mogę to robić, wiesz... nie ma tej premiery co trzeci dzień. To o to chodzi.
że ja już po prostu nie jestem jakby na każde zawołanie. Tylko pewne projekty, w których udzielam się art dyrektorsko, właściwie robię to samo. Czy w branży mody, bo popełniałam takie projekty, gdzie właśnie one scalały pewne sprawy art dyrektorsko, czy w branży, jak to powiedzieć, deweloperskohotelarskiej, w której teraz jestem, bo jestem dyrektorem artystycznych różnych projektów, tworzę, nadzoruję ekipy architektów i tworzę z nimi pewne znowu takie dzieła sztuki. Bajki, dzieła sztuki, ale tam nie pracujesz, masz inny terminarz, inną agendę działania. Bieg długodystansowy. To jest bieg długodystansowy, to nie jest event, który się tworzy i który znika, wiesz, następnego dnia. Więc tylko to się zmieniło tak naprawdę, ale dalej to jest praca na pełnym gazie i ktoś mi mówi, o, już nie robisz pokazów mody, nie wiem, zmieniłaś branżę. Nie zmieniłam. Robię też od czasu do czasu pokazy, ale pracuję w innym wymiarze po prostu. Kocham to, uwielbiam to, umiem to robić. Mam teraz, wiesz, chyba największe doświadczenie i swobodę, jaką miałam kiedykolwiek w życiu w tej dziedzinie. Ale nie pracuję już na alert. Ja po prostu inaczej skomponuję ten świat. Też to przepracowałam. To było dla mnie bardzo trudne. To są bardzo trudne momenty, bo właśnie jak tego nie przepracujesz, to właśnie wtedy następuje moment wypalenia, jak o to pytasz, nie? Często jest tak. Ludzie, którzy pracują na takim poziomie, potem nagle rzucają wszystko i wyjeżdżają, nie, na pustynię, czy kupują dom w Bieszczadach, czy w Karkonoszach. Ale ty też mówiłeś w niejednym wywiadzie, że bywało tak, że był pełen gaz i później 1-2 miesiące w roku, które tak potrzebowałaś kompletnego resetu. Tak, ale to nie była ucieczka od tego życia, tylko to po prostu były, tak był, ja w pewnym momencie tak sobie ustaliłam mój kalendarz, że pracuję większość roku, a półtora miesiąca na przełomie grudzień-styczeń po prostu znikam. I to znikam w innej strefie czasowej zwykle. I co ta strefa czasowa ci najbardziej dawała? Słuchaj, ona mi dawała dystans po prostu. Ona mi dawała dystans, ona mi dawała to, że mogłam, wiesz, funkcjonowałam w innej strefie niż to się działo tu w Polsce. Po prostu wyłączałam telefon, krótko mówiąc, i odpoczywałam. Teraz... Jakie miejsce najbardziej pamiętasz? Jakie miejsce na świecie jest tak magiczne, że kiedy myślisz sobie o tych przerwach, to jakaś podróż pierwsza wybija się? Wiesz co, wiele takich podróży zrobiłam, ale no takie były takie, które odcisnęły bardzo silne na mnie, jakby silne emocje we mnie budziły, bo to nie było leżenie pod palmą. Było czasami, ale nie wiem, wyleżysz. To były Indie, czy to była Ameryka Południowa, no to były takie przygody, hej, przygody, takie awantury. Awantury Kasi, nie o Kasie. A czy któryś z tych awantur dały ci też inspiracje biznesowe, bo stworzyłaś w tej chwili nowe, piękne miejsce, Lava Sal. No, zdecydowanie, właśnie o to chciałam powiedzieć, że wiesz, to te wszystkie rzeczy odcisnęły się. Teraz już nie mogę sobie pozwolić no oczywiście mam rodzinę, mam maleńkiego synka i mam inny etap w życiu, ja już nie chcę tak uciekać. I po prostu te wszystkie tęsknoty zamknęłam w nowej marce Lava Sal i to jest taka, no właśnie tam ten przebija podróż, przebija ta atmosfera, przebija taka potrzeba szukania równowagi. To jest miejsce wyciszenia, ukojenia. To jest takie, wiesz, ponieważ my rodzinnie mamy hotele i te miejsca hotelowe tworzymy, zwykle to są hotele resortowe, więc one skłaniają do zatrzymania się, wypoczynku i tak dalej, to też w tych miejscach zwykle jest, to są zwykle te hotele resort and spa, jakby w tej nazwie, więc uznaliśmy, że to jest ten świetny moment, żeby te wszystkie tęsknoty zrealizować po prostu. I Lava Sal to jest po prostu pewien koncept wellness, bo to nie jest klinika urody, to nie jest takie miejsce, to jest po prostu hotelowe wellness, miejsce, w którym można się poddać terapii manualnej, wymasować, krótko mówiąc, odpocząć, ale też w takiej przestrzeni, która mnie inspiruje i wydaje mi się, że też zainspiruje ludzi, dlatego że dla mnie nie ma odpoczynku właściwie w przestrzeni, która nie jest blisko sztuki, jakiejś harmonii, designu. To jest
clue mojego życia, więc wyobraź, trudno sobie wyobrazić, żebym umieściła to opiekowanie się ciałem w innej przestrzeni niż właśnie taka, więc tam wnętrza są na pierwszym planie, tam jest zapach, tam jest muzyka, tam jest autorska ceramika, no tam jest po prostu, tam są piękne przedmioty i piękna przestrzeń i oczywiście są wspaniałe zabiegi, bo tak jak w pokazach mody otoczyłam się specjalistami, mamy genialny zespół ludzi znający się na branży wellness i po prostu tworzę z nimi pewną jakość, bo to jest najważniejsze dla mnie, ale oczywiście w przestrzeni, która mnie kręci, fascynuje i widzę też, że inspiruje ludzi, bo oni wchodzą w pewne, tak jak w pokazie mody, jeden siedzi i koncentruje się na tym, że och, to ubranie jest wspaniałe, oj, jaka konstrukcja, widzi te wszystkie niuanse, a inny siedzi i nie wie, co go w tak fascynuje, czy ta atmosfera, muzyka, jakieś tempo, prawda? Jest coś takiego. Dzieje się jakaś taka magia. I ja tą samą emocję buduję w tych moich innych projektach. Czy jestem art dyrektorem właśnie jakichś artystycznych rzeczy, czy wellness, czy projektów hotelowych, gdzie też zapraszasz tego gościa w jakąś przestrzeń. Coś chcesz, jakąś emocję chcesz mu sprzedać, no jakiś, coś on wybiera z jakiegoś powodu to miejsce, więc no, czy coś się takiego zmieniło w moim życiu? No w sumie nie, cały czas. Zastanawiam się tylko, kiedy się wyłączasz. Cały czas reżyseruję. Kiedy coś. Się wyłączasz, kiedy wchodzisz w taki tryb, bo wchodzisz w miejsce, które daje znowu ukojenie i daje trans wszystkim innym, a ty kreujesz, czy ty też potrafisz już dzisiaj samoświadomie powiedzieć, że wyłączasz się, czy nie potrzebujesz tego wyłączenia? Bo być może go nie potrzebujesz. Nie da się tak tego powiedzieć. Wiesz, tak lubimy wszystko zamykać w takich receptach. Każdy z nas ma to swoje zmaganie. Ja każdego dnia walczę z tym, żeby się nie dać ponieść stresowi, który z różnych stron też mnie napada, bo to nie jest tylko związane z naszym życiem i z pracą na przykład, ale wszystkie sygnały, które dochodzą z zewnątrz. Wiesz, świadomie żyję, interesuje mnie to, w jakim kraju żyję, interesują mnie relacje, to wszystko mnie też dopada i właściwie nie ma recepty. Każdego dnia zmagam się z tym stresem i każdego dnia, w każdym dniu staram się, wiesz, skupiać na rzeczach, które są ważne, czy walczyć o ten oddech. No, tak to już jest. Czasami nawet u siebie w swoim wellness, czy w innym wellness potrafię się wyłączyć, a czasami się nie potrafię. No tak, ale wiesz, wydaje mi się, że należysz do osób, które lubią czasami po prostu zamieszać, stworzyć. Jak jest akcja, to jest lepiej, bo z jednej strony nie chcemy się narażać na stres, wystawiać i tak dalej, a z drugiej strony dalej masz w sobie siłę do tego, żeby stworzyć z redakcją L okładkę, która namieszała tak, że nie pamiętam, kiedy ostatni raz coś tak namieszało. Słuchaj, no, ale cały czas mówimy o tym samym na dobrą sprawę, wiesz, no stwierdziłam, że jak już zaprosili mnie do okładki L, to namieszamy. Słuchaj, no to jakby, no muszę zrobić coś, co ja nie wiem, co przynajmniej jakoś będzie mnie kręciło, czy wiesz, no kiedy, jak nie teraz? No, wiesz, no nie wiem, jak ci odpowiedzieć na to pytanie. No, znowu zebrała się grupa ludzi, którzy wiedzieli, co robią. To jest okładka L. To nie jest, nie wiem, dojrzały naturysta, czy niedojrzały ogrodnik. Nie wiem, wiesz, to robimy L. Bądźmy odważni. Jesteśmy w modzie. No, stać nas na to. Wiemy, co robimy. Świetny fotograf, stylista, menadżer, wydawca. Wiesz, o co chodzi? No i ja. No ja jestem, jaka jestem. No dlaczego nie rozumiesz, o co chodzi? Wiesz, cały czas chcę pokazać właśnie, jaka jesteś. Szalona, pracowita, wiesz, odważna. To, że ja, wiesz, no to po prostu też mnie dziwią te dyskusje, wiesz. Ale co ciebie to ma za znaczenia? Krótkie, długie włosy. No, wiesz, ale właśnie jest, nauczmy wszystkich, że to nie ma znaczenia. Wiesz, po prostu jakby
dajmy sobie trochę przestrzeni i trochę takiegoś fanu, wiesz, wszystko jest teraz, znaczy musi być takie poprawne. No moda nigdy nie była poprawna, na Boga. I to było najbardziej kręcące. Wiesz, to było najbardziej kręcące, dlaczego nie? No to co mieliśmy zrobić, no? Co, wiesz, tak czyli naprawdę... całe życie pod prąd. I zobacz, i jak super to namieszało. Jakoś tak obudzili się trochę ludzie, wiesz. Oczywiście znowu, niektórzy w tym widzą tylko włosy, albo brak stanika. Wiesz, o co chodzi. Ale niektórzy właśnie widzą inne rzeczy. To jest fajne. To jest, nie ograniczajmy się w tym. Ja też tego nie wartościuję. Niech sobie widzą tylko włosy. A niech dyskutują. Niech coś im się podoba, czy nie, wiesz. Kurczę. A powiedz mi, a telewizja to był taki moment, który był taką samoistną, kolejną wynikową, która się po prostu pojawiła po latach pracy, powiedzmy właśnie za kulisami, która dała ci możliwość w pewnym stopniu stworzenia już takiego, no, bytu jako persony Kasi Sokołowskiej, co spowodowało umocnienie tylko marki, czy to też cię od zawsze kręciło? Wiesz, to technicznie tak było, bo zostałam zaproszona jako specjalista, który ma mówić o swojej dziedzinie, po prostu. Oczywiście na casting, nie? No bo równie dobrze mogłabym nie, wiesz, no, nie mieć tego temperamentu, czy czegoś takiego, co spowoduje, że po prostu w tej telewizji jakby no nie pracowałabym. Ja, wiesz, z drugiej strony też oczywiście ja, tak jak ci wspomniałam, lata wstecz miałam takie wątki dziennikarskie, nawet wtedy próbowano mnie ubrać w te takie speaker, to się nazywał, tak? Ktoś, kto mówi na wizji. Ale ja wtedy oczywiście trochę to tak jakby zbagatelizowałam, trochę nie doceniłam tej roli. Nie chciałam być taką panią, która mówi, zapowiada coś w telewizji. Kręciła mnie reżyseria, kręciła mnie kreacja. No czasy też trochę były inne, dopiero się tworzyły nowe media, prawda? Jeszcze nie, tak jakby nie... Inaczej na te zawody patrzyłam troszeczkę i tak dalej, nie? Też nie myślałam o pracy reporterskiej, bo pewnie gdybym myślała, to inaczej by się potoczyły te moje losy. Natomiast, lifestyle generalnie. Tak, natomiast krótko mówiąc, jakby odłożyłam ten temat i potem oczywiście jak wróciła ta propozycja do pracy na wizji, no miałam to w pamięci, ja swobodnie się czułam. Nie miałam takiego stresu związanego ze sceną, ze wystąpieniami. Uczyłam się pewnych rzeczy, wiesz. Więc to jakby nie był moment, który mnie jakby zatrzymywał. Ale jedną rzecz ważyłam, bo wtedy miałam już poważny sukces zawodowy w mojej branży. Miałam niszowy zawód, tak jakby doceniony, wiesz, i tak dalej. Zastanawiałam się, co to będzie, jak wejdę w format, no, bądź co bądź rozrywkowy, telewizyjny, prawda? Więc tu się zastanawiałam, na ile ja będę umiała tą moją kompetencję i to, co chcę powiedzieć, wiesz, obronić na wizji, co z tego zostanie, jak będę tam przedstawiana i tak dalej. I to była taka myśl, zastanawiałam się, co zrobić, ale wiesz, miałam 39 lat. Pracowałam już wiele lat zawodowo, wiedziałam, kim jestem, wiedziałam, co chcę powiedzieć i po prostu znowu po jakiś tam... oczywiście czasie stwierdziłam, że i takich przemyśleniach sama ze sobą, no stwierdziłam, że skaczę na tę główkę, no bo znowu, no przyszło to w takim momencie, że na tyle się dobrze czułam i wiedziałam, kim jestem, że stwierdziłam, że no zaryzykuję, no najwyżej po prostu po jednym sezonie, no się rozstaniemy i tyle. No i okazała się to jedna z lepszych decyzji w moim życiu. A co ci najbardziej przeszkadzało, co ci uwierało z perspektywy osoby, która schodzi z wysokiej mody do formatu telewizyjnego, w którym kreuje się emocje w inny sposób niż emocje w modzie. Często ten casting modelingowy w modzie wysokiej jest inny niż casting telewizyjny, bo czego innego się od tych osób wymaga? Wiesz co, nic mnie nie uwierało. Powiem szczerze, że to też jest pewna... Oczywiście, że widz widzi tylko to, co widzi. Natomiast ta produkcja to jest bardzo skomplikowana logistycznie, czasowo i osobowo, bo tam jest bardzo dużo ludzi pracuje. Produkcja i naprawdę tam... oczywiście były potworne dyskusje zawsze i tak dalej, ale był dialog i tak naprawdę wiedzieliśmy, że gramy do jednej bramki, bo nie da się robić telewizji bez oglądalności, bez widza. I zawsze trzeba... I też pamiętaj, że
w modzie też był, i teraz jeszcze, myślę, że ten moment wychodzi bardzo na pierwszy plan, że bez osobowości, bez charyzmy, bez charakteru uczestnika też jest trudno cokolwiek zrobić. I teraz już nawet w modzie, bo teraz zobacz, co się dzieje. Że w ogóle ten... Jak to się paradoksalnie zmieniło. No ty widzisz ogląd, prawda? Po prostu. Że oczywiście kiedyś się... Oczywiście to, co mówisz, że w modzie się trochę inaczej wybierało. Ta modelka nie miała nazwiska. Ta modelka nie miała... Prawda? Ona była inaczej. Casting się inaczej robiło. Miała być modelką. Ale teraz ona musi być i modelką, i osobowością, i mieć charakter, i tak dalej. Trochę top model wyprzedziło ten trend. Oczywiście były komentarze, że to tylko historia, że tam... Powiedz mi, Max, jaki człowiek nie ma historii? Jakby pogrzebać... Tak naprawdę chcieć wyciągnąć te wątki z każdego z nas, to też by była historia. I pewnie często jakaś łzawa i dziwna i tak dalej. To na 100%. Więc wiesz, to wszystko jest znowu kwestia tych akcentów. Ale już pomijając to, ale zawsze miałam poczucie, że jednak odczarowujemy świat mody, że pokazujemy, tak jak programy kulinarne, też z tymi całymi dramatami, emocjami, okay, pokazały, że szef kuchni to jest zawód, że to jest sztuka. Tak samo... Top model, no umówmy się, pokazało szerszej publiczności, ja nie mówię o branży, o szerszej publiczności, że świat mody to jest świat ludzi pracujących, że tam są wyzwania, że myślę, że też inaczej ludzie myślą o modelach i modelkach. Właśnie zastanawiam się, czy nie strywializowaliśmy troszeczkę tego tematu momentami, formatem, który spowodował, że odbiera się modela czy modelkę jako osobę, która na przykład jest w stanie sobie rozbić jajko na głowie. A ja ci powiem, że w masie z kolei program Top Model powiedział, że model i modelka to jest zawód. Że pamiętaj, że większość ludzi to kojarzyła naprawdę, to w ogóle nie był z wygłupem, z jakimiś, naprawdę, z jakimiś... No, Że model i modelka to w ogóle nie myślący ludzie, że to w ogóle, wiesz, taka jest prawda i tak dalej, i tak dalej. To, to mnie zawsze szokowało. To mnie zawsze szokowało, więc pamiętaj, że punkt widzenia jest bardzo różny, że żyjemy każdy w swojej niszy gdzieś tam mimo wszystko, a potem się okazuje, że jak zapytasz 80% ludzi, wiesz, czyli co, czym jest zawód... Czyli spopularyzowaliście modę w Polsce. Ja myślę, że wiesz, powiedzieliśmy też, że projektant to jest zawód, że modelka i model to jest zawód, że to jest branża określonych specjalistów, którzy pracują, że to są zawody, no, które normalnie, wiesz, że zarabiasz pieniądze, że to jest zawód, że to nie jest żadna zabawa, że to jest ciężka praca, że to jest branża określona. Nie masz wrażenia, że w pewnym momencie był taki trochę podział na kategorie modelingu A i B pod tytułem Top Model i reszta świata? Ale to się cały czas... Ale to się... Zobacz sobie bliżej, jak wygląda znowu branża mody. Ja żyłam w świecie agencji modelek, z którymi pracowałam, gdzie jest agent, który pracuje na sukces modela i modelki na w Polsce, na arenie międzynarodowej i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, czego się dowiedziałam od ludzi, którzy przychodzili do programu, jak wygląda ten rynek, który mi się wydawało, że jest taki, wiesz, poukładany, systematyczny i tak dalej. Błagam cię. Jakieś pseudo, wiesz, agencje, ludzie, agenci, obiecywacze, nagabywacze. No, to... Ja wiem, pytanie. Nieprawdopodobne, wiesz. Więc to jest, wiesz, ja się nauczyłam naprawdę bardzo wiele, otworzyłam się bardzo na ludzi. Dalej uważam, że Top Model robi świetną robotę. Wiesz co, też jest taka prawda, że na początku, jak to się wszystko zaczęło dziać, branża często kontestowała program i tak dalej. Zobacz, jakich teraz mamy gości. Wszyscy naprawdę z radością przyjmują zaproszenie. Mają ogromny fan. Głośno mówią o tym, że to jest niesamowite. Czyli bali mówią się o wszyscy, tym, że się szyki zatrzęsą. Mówią, jak są przygotowani ludzie. Nie dalej, jak parę dni temu rozmawiałam z Gosią Baczyńską. Ona mówi, słuchaj, bo częstokroć projektanci biorą uczestników potem do swoich pokazów i mówią, jak oni są przygotowani, wiesz. Nie mówmy ciągle, wiesz, a my ciągle mamy w Polsce, bo to nie tylko dotyczy Top Model, ale w ogóle różnych rzeczy. Zawsze widzimy te ciemne strony, jakieś, wiesz, to próbujemy...
Taka jest prawda. Patrzmy na to, co ludzie dla siebie robią nawzajem dobrego. No tak, i patrzmy na te jasne strony zawsze, wiesz, a zawsze tych dyskutantów, krytykantów i tak dalej znajdzie się. Ja chcę poznać twoją perspektywę. Taka jest moja perspektywa, więc dla mnie to była świetna decyzja. Ja co roku jestem, każdy sezon mnie no kręci. Niezwykle kręci, stymuluje. Zawsze mnie pytają media, co będzie nowego w tym kolejnym sezonie. Ludzie, drodzy państwo. No i to, że branża się zmienia. Naprawdę się zmieniła branża na przestrzeni tych lat. No zmieniła, prawda? Się chociażby z tego, jaki impact sam Top Model zasięgowo przeniósł częściowo modeling z perspektywy pokazu chociażby do internetu. Tak, ale to się dzieje wszędzie, to się dzieje na świecie, to się dzieje po prostu, zobacz nawet jak, zobacz jak projektanci zatrudniają ludzi do swoich pokazów. Też patrzą na, wiesz, na zasięgi, na ich content. To jest niesamowite. To się, wiesz, ja naprawdę zastanawiam się czasami, jak niezwykle, wiesz, jacy agenci modelek i modeli, jaką mają też inną pracę niż mieli kompletnie do tej pory. No jak to wszystko ewoluowało. Jak to się wszystko zmieniło, prawda? Czy ty z perspektywy twórcy myślisz, że twórcy, sami twórcy, czyli projektanci, reżyserzy, etc., byli gotowi na taką zmianę? Nie mieli takiego artystycznego obrażenia na to, że ten świat właśnie przechodzi z on tego... On zaczął się sam, wiesz, to jak, to się, on się zaczął sam kreować, są, prawda? Są takie, no bo każdy może robić jakiś content. No tak. Ale trzeba pamiętać, ja zawsze to mówię. To zeszło do mainstreamu trochę. Tak, ale tak, i to jest naturalne. To jest naturalne, wiesz, to... Czyli to możemy uznać jako sukces, że coś, co było... Słuchaj, zawsze się tak dzieje. Ja podaję przykład, wiesz, no nie wiem... Na przykład Kazimierza Dolnego, które jest moim miejscem takim, które kiedyś było enklawą artystów, sztuki wysokiej, plenery malarskie, wiesz. A teraz turyści i portrety takie czy inne jakości na rynku. I wiesz, no tak. To no, działa. Wiesz, tak to działa. Tak się toczy, wiesz, historia. Natomiast co chcę powiedzieć? Po to jesteśmy, po to się znamy na pewnych rzeczach, po to są mentorzy, specjaliści w różnych branżach, żeby wskazywać kierunki, żeby mówić, co jest dobre, żeby wskazywać na jakość. Internet, okej, ale jeszcze żyjemy w realu. Ja zawsze mówię, można się obwołać modelką w internecie, ale jeszcze jest prawdziwy świat. Po prostu. Można się obwołać kim się chce. Reżyserem, aktorem. Wszystko można zrobić. Można stworzyć swój wizerunek, nie wiem, jakiś nieprawdziwy. Ale na końcu jest mimo wszystko prawdziwy świat, w którym życie się toczy i już po prostu. I tam naprawdę też następuje pewna weryfikacja. Jakość się zawsze obroni, sztuka się zawsze obroni, talent się zawsze obroni. To jest mój apel i też nie dajmy się wszyscy wtłoczyć w jakieś ramki. Moda jest sztuką. Naprawdę to, co się dzieje i ta, no jeszcze raz powtórzę, taka nieznośna poprawność. Nie dajmy wszystkiego naprawdę, no... Czyli bądźmy niepoprawni. Znaczy, bądźmy przede wszystkim dobrzy, bądźmy ciekawi i zostawmy sztukę w spokoju. Sztuka to jest sztuka i musi być odważna. Po prostu. I też podpisujmy się pod tym, co mówimy. Nie cierpię tych wszystkich pseudokont, za którymi nic nie stoi. Ja nie wiem, czy tam jest człowiek, który ma nazwisko, ma twarz, który po prostu... obelgami rzuca na lewo i na prawo ludzie, no, na Boga. Albo, no, po prostu, no, słowo rani. Miejmy odpowiedzialność za słowo. Nie ma tej odpowiedzialności. Ja nie wiem, co się stało w tym kraju. Nie ma odpowiedzialności za słowo. Naprawdę, no, już nie wiem. Nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. I ja, tak jak już tak weszliśmy na takie tony, to naprawdę twórzmy dobrze swoje mikroświaty. Jak tworzymy wokół siebie fajny świat, jesteśmy rzetelni, dobrzy, nikomu nie, wiesz, podkładamy świni, nie podstawiamy nogi, mamy jakieś wartości i kreujemy te swoje dobre światy, to naprawdę wszystko będzie dobrze, no. A, tak myślę.
piękna puenta, o. Piękna kropka. Kończymy. No jak mówisz, że wszystko będzie dobrze. Ja się rozgadałam. Nie, no po prostu wierzę w ludzi. Ja cały czas wierzę w ludzi. Ostatnie wydarzenia to pokazały i po prostu wierzę w to, że naprawdę no, człowiek ponad wszystko i człowiek i te wartości. Takie prawdziwe i też otwartość na innych ludzi. No, tolerancja. No, brak tolerancji powoduje wszelkiego rodzaju napięcia, nienawiść i wszystko zło tego świata. Piękna puenta. Życzę ci w takim razie, żeby dziękuję wszystko było bardzo, dobrze. Max. Spełniona mama, bizneswoman, kobieta pracująca. Niech tak będzie zawsze. Dziękuję pięknie. Moją gościnią była Max, też Kasia Sokołowska. Ja też muszę to powiedzieć, że ja jestem taka szczęśliwa, jak ludzie, którzy dorastali na moich oczach, jak ty, Max, są takimi pięknymi ludźmi. Dziękuję ci. Dziękuję bardzo. Pięknie. Niech wszystko będzie dobrze. Tego się trzymajmy. Do usłyszenia. Dziękuję. Z zakulis, czyli Z. Chili Z.